kontraktowych odmówiło wyjazdu do Syrii, za co zwolniono ich ze służby. Pojawiły się także doniesienia o tym, że do oddziałów, które miałyby wyjechać na Bliski Wschód, werbowani są członkowie rodzin osób, które walczą tam po stronie terrorystów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prognoza pogody. Wracamy do kraju. Noc mglista i z chmurami. Na wybrzeżu zachodnim możliwy deszcz, na zachodzie więcej przejaśnień. Zimno na termometrach od minus 10 w górach, od minus 5 do minus 1 na przeważającym obszarze, do plus 1 na wybrzeżu. Wiatr ma być słaby i umiarkowany. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po pierwszej w Polskim Radiu 24 Jakub Kukla i jego gość. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24. Profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Rozmawiamy o sytuacji międzynarodowej z uwzględnieniem dwóch miejsc, czyli z jednej strony Berlin, z drugiej Ankara. Zacznijmy od Turcji, od incydentu, do którego doszło w tureckiej stolicy. Chodzi o postrzelenie i w wyniku tego postrzelenia śmierć rosyjskiego ambasadora. Incydent bardzo poważny. Tak, bardzo poważny. Właściwie w ciągu ostatnich bardzo wielu lat żadnego tego typu ataku, tak spektakularnego ataku na ambasadora obcego państwa nie było. Mamy do czynienia z zamordowaniem go, bo postrzał, ale faktycznie z zamordowaniem go w świetle kamer na uroczystości strzałami w plecy przez funkcjonariusza policji tureckiej, który przeszedł jakimś cudem sito i okazało się, że jest osobą o bardzo radykalnych poglądach, prawdopodobnie powiązany w jakiś sposób z islamistami, który jeszcze na dodatek, zanim został zgładzony przez siły specjalne, które zjawiły się tam, pytanie też, dlaczego nie chciano go wziąć żywcem, to ogłosił całemu światu, że jest to zemsta za obecność rosyjską w Syrii i za Aleppo. Więc już w ogóle wszystko dzieje się w momencie, kiedy te napięcia między Rosją a Turcją może nie są silne jeszcze kilka miesięcy temu bezpośrednio po zestrzeleniu rosyjskiego bombowca, ale jednak to napięcie cały czas jest wyczuwalne. Tak, no Turcja, znaczy Rosja w ogóle rozgrywa bardzo skomplikowaną partię na terenie Syrii. Widać, że niestety dla sytuacji światowej udaje jej się ułożyć te karty tak, jak ma ochotę, choćby informacja bodajże z wczoraj, taka nieoficjalna kanałami rosyjskimi nie tylko, że prawda, zrobimy znowu rozmowę z opozycją, ale na naszych warunkach, bez udziału ONZ-u, Stanów Zjednoczonych i innych organizacji, a więc wyrzucamy ich wszystkich i sami układamy te puzzle. Turcja też robi ogromną woltę, bo Turcja de facto oddała Rosjanom i Asadowi Aleppo, bo wspierała wcześniej grupę dżihadystów. Teraz zarzuciła, i to między innymi jest jeden z powodów prawdopodobnie ataku tego policjanta, który był powiązany z tymi grupami radykałów. Na dodatek będzie musiała zapłacić bardzo dużą zapewne cenę za ten akt terroru. Oczywiście Putin zdaje sobie sprawę, znając charakter Erdogana, że nie może tego zrobić oficjalnie, ogłosić, ale niewątpliwie nieoficjalnie Turcja zostanie postawiona przed bardzo ciężkim rachunkiem. Tylko że tu jest gra też o to, kto będzie kontrolował Syrię. Turcja teraz już gra tylko i wyłącznie na Kurdów i na rozbicie tej struktury na północy Syrii. I to jest właściwie taki najważniejszy front, no bo otwarty front wojny domowej z Kurdami na terenie Turcji strasznie im tą sytuację komplikuje, a kolejne ataki, bardzo częste ataki terrorystyczne, bombowe w kraju, no wprowadzają coraz większy chaos. Sytuacja momentami rzeczywiście bardzo chaotyczna. Sytuacja między Turcją a Rosją dość napięta, mimo zapewnień, że jednak dochodzi do nowego rozdania i że te kontakty są już znacznie lepsze. Więc biorąc pod uwagę incydent w galerii w Ankarze, skojarzenia z początkiem XX wieku i z Sarajewem chyba same nie do końca chybione, prawda? Tak. No tutaj wiadomo, że nie są, ani jedna, ani druga strona nie jest zainteresowana eskalacją tego, bo Erdogan po incydencie z tym SU zdaje sobie sprawę, że jest za słaby na tą rozgrywkę wobec Rosji, a Rosja może bardzo mocno mu namieszać także w kwestiach kurdyjskich. Z drugiej strony Rosja robi wszystko, by wyrwać Turcję z powiedzmy jakichkolwiek wpływów Europy. Prawdopodobnie też zaczyna grę na wyrywanie lub na
podważanie pozycji Turcji w NATO, ponieważ tam pojawiły się na różnych stronach takie przecieki, takie oświadczenia wypływające ze sfer, powiedzmy, rządowych, zbliżonych do Kremla, między innymi, że no właściwie to Turcja, prawda, powinna zastanowić się nad ich rolą w NATO, bo najwyraźniej ten żołnierz, prawda, jako gulenista, podżegany przez Stany Zjednoczone, wplątał Turcję w aferę o skali niewyobrażalnej, a więc co już jest wart sojusznik, który namawia do atakowania ambasadora obcego mocarstwa na swoim terenie. Chociaż wydaje mi się, że ta figura, że skoro Fethullah Gülen przebywa w Stanach Zjednoczonych, a Turcja i Stany Zjednoczone są członkami NATO, w związku z tym gülenista, który dokonuje zamachów, jest w jakimś sensie, no może nie wysłannikiem Stanów Zjednoczonych, ale jest przez nich wspierana, a przynajmniej mu nie przeszkadzają. To jest figura dość ryzykowna. Oczywiście, ale to jest świetna gra na politykę Erdoana, który tępi gülenistów wszędzie, więc no, jeżeli teraz stwierdzi, że absolutnie zaprzeczamy, że ten człowiek miał cokolwiek wspólnego z Fethullahem Gülenem, no to zaczyna się problem. No to dobra, to z kim miał? Z Kurdami? Absolutnie nie. Mamy tureckiego policjanta działającego w służbach specjalnych, specjalista od tłumienia zamieszek, osobę, która zastrzeliła ambasadora, która jest zradykalizowana, która nic nie powie, bo została zastrzelona, a więc oznacza to, że w tej armii, która rzekomo jest spacyfikowana, mamy potężne wpływy islamistów, państwa islamskiego i różnych ugrupowań, niekoniecznie gülenowskich, czyli Turcja ma jeszcze większy kłopot, niż sobie oficjalnie pokazywała, więc to rozpętanie tej gry na Bliskim Wschodzie, ta koncepcja reislamizacji, łagodnej reislamizacji, powiedzmy, Turcji i te wszystkie pomysły, łącznie z wcześniejszą wizją sułtanatu, powiedzmy, prezydenta, wprowadzają w Turcji aktualnie totalny chaos, zamęt i tak naprawdę nie wiadomo, czym to może się skończyć. To ciekawe, jeśli chodzi o incydent, o zastrzelenie rosyjskiego ambasadora w Galerii Sztuki w Ankarze. Komentarze obu stron, zarówno strony tureckiej, jak i strony rosyjskiej, dość powściągliwe. Prawdopodobnie właśnie o to chodzi, żeby nie rozpętać, nie dać tutaj narzędzia. Żeby nie padły słowa, tak, żeby nie powiem, nie żeby, bo tak naprawdę no, tutaj powinna być reakcja niezwykle ostra, bowiem państwo przyjmujące nie zapewniło bezpieczeństwa przedstawicielowi drugiego państwa. Mało tego, no, zbrodniarzem jest oficer służb, a więc przedstawiciel tego państwa, co szalenie komplikuje, implikuje pewne działania. Powinny być działania, nie wiem, na poziomie dyplomatycznym, nie tylko dyplomatycznym, ale powiedzmy sobie, Kreml za powściągliwość i milczenie wystawi Erdoanowi rachunek. Tym wyższy zapewne. Wysoki rachunek, bez wątpienia. Wysoki rachunek i bez wątpienia wystawi to po cichu, bo z kolei wie, że jak zbyt mocne naciśnięcie może znowu spowodować woltę, ponieważ no, Gülen, powiedzmy, nie jest takim samcem alfa jak Putin, ale mimo wszystko jest bardzo ostrym graczem, tym bardziej niebezpiecznym, że przez Rosję w pewien sposób upokorzonym i zmuszonym do rewizji swojej polityki. Natomiast będzie musiał zapłacić i Turcja będzie musiała za to zapłacić, bo to milczenie ratuje mu skórę w wielu przypadkach. Chociaż ta powściągliwość może o tyle dziwić, że jeśli przypomnimy sobie wydarzenia sprzed kilku miesięcy, czyli zastrzelenie rosyjskiego bombowca nad terytorium czy w okolicach granicy syryjsko-tureckiej, wtedy te komentarze były bardzo ostre po obu stronach, wtedy sprawa w którymś momencie nawet już stanęła na ostrzu noża. To może nie był jeszcze kryzys kubański, na pewno to nie była sytuacja porównywalna z tamtym wydarzeniem, ale było bardzo dużo napięcia. Tak, tylko to był moment, kiedy obie strony, obie strony grały wabank, bo Rosjanie rozpoczęli dopiero realizowanie swoich planów w Syrii. Jeszcze sam Putin nie był pewien, jak to wszystko się rozegra. Państwo islamskie było w zupełnie innej sytuacji. Assad praktycznie ledwo trzymał się na powierzchni. Działania rosyjskie nie były jeszcze aż tak skuteczne. Rosja nie była pewna świata reakcji, bo tak naprawdę dopiero później mamy ten moment, kiedy nagle z tego niezwykłego oświadcza zszokowanym wszystkim z osobą zgromadzoną na zgromadzeniu ogólnym ONZ, to teraz potem, prawda, że oni wchodzą w pełni bojowo, budują swoje bazy i od tej chwili to my się tu bawimy. Dla Turcji to był szok i była to próba sił. No, Erdoğan przegrał tą próbę sił, no bo niestety, ale gospodarka turecka w konfrontacji z gospodarką rosyjską okazała się zbyt słaba, co nie znaczy, że Erdoğan tej lekcji nie zapamiętał. Tak więc to jest bardzo ciekawa gra, która, no, warto obserwować.
obserwować, bo przecieki o tym, co się będzie działo, zapewne się pojawią, bo będą różne decyzje, które mogą nas dziwić na rzecz Rosji, albo też jakieś umowy, albo jakieś inne rzeczy, które będą takim nieoficjalnym podziękowaniem za to, że ta sprawa rozchodzi się po kościach. No bo takich spraw nie wolno zostawić. I ciekawe, w jaki sposób pójdzie śledztwo, kogo wskażą, no bo Rosjanie złośliwie podrzucili ten trop Gromowski, ale to by znaczyło tylko tyle, że no, jeżeli go wykorzystają, no to, to represje powinny być wielokrotnie silniejsze, no bo teraz trzeba czyścić już wszystko, łącznie z całą policją, wojskiem, jeszcze głębiej, jeszcze bardziej brutalnie. Do którego momentu nawet ta struktura Turcji jest podległa temu naginaniu rzeczywistości, a w którym momencie tam też zaczną się reakcje ludzi, którzy są przerażeni. No, to może nie są, nie jest wzorzec dobry z lat 30., jak Stalin rozwiązywał problemy, bo to nie ta bajka, ale w momencie, kiedy Erdoganowi uda się przywrócić w końcu tę karę śmierci, o której tak bez przerwy wszędzie mówi, i kiedy polecą pierwsze głowy, no sprawy się znacznie skomplikują, a z punktu widzenia Rosji im gorzej, tym lepiej. Czy ta gra, która toczy się w tym momencie między Turcją a Rosją, to ta próba cichego załatwienia incydentu, o którym mówimy, czyli zastrzelenie rosyjskiego ambasadora, powinna niepokoić Stany Zjednoczone? Że niewątpliwie Stany Zjednoczone powinny zrobić wszystko, by wiedzieć, o co będzie się toczyła ta gra. A widać wyraźnie, że Turcja odbiega jako sojusznik bardzo mocno od naszych standardów. Trzymamy, bo jest po prostu niezbędna dla tej flanki NATO, choć no, nie pasuje tutaj do całej tej układanki natowskiej, tego celu, jakim działało NATO. Jeżeli rzeczywiście ten trop Gulenowski zostanie pociągnięty, no to może się okazać, że gdzieś Rosjanie plus Turcy zaczną grać na haśle, no sorry, ale musicie wydać wreszcie faceta, no bo doprowadzi do sytuacji, w której zginął ambasador Rosji zastrzelony podjudzany przez niego czy przez jego popleczników, więc będzie jeszcze większe narzędzie nacisku, a jak nie, no to zaraz, to nawet w tym momencie nie rozumiecie, jakie jest zagrożenie. Rosja też będzie pewnie tym grała, dlatego podpuściła, zapewne puściła ten trop nie czysto islamistyczny, tylko właśnie taki, że no, te tropy warto było poprowadzić w tym kierunku, no bo z jej punktu widzenia jest to o wiele korzystniejsze. Bo to, że są służby tureckie spenetrowane przez islamistów, wiadomo, nie od dziś, i wiadomo, że są też jeszcze większe jastrzębie i osoby, którym marzy się znacznie inna wizja państwa tureckiego, i nad nimi też trzeba zapanować, a na razie to poszło na żywioł, także tu jest niezły kłopot, jeżeli jeszcze na dodatek, a możemy się spodziewać kolejnych zamachów, bo nie sądzę, żeby ta straszna turecka seria, którą mamy dzisiaj do czynienia, się skończyła. Raczej tutaj 2017 rok też będzie miejscem, w którym pójdą ataki. Pytanie, w co pójdą ataki? Czy rzeczywiście będą znowu to tylko ataki na wojsko, czy też pojawią się jakieś grupy, które na przykład zaczną atakować rosyjskich turystów, aby znowu uderzyć w podstawę gospodarczą, wzorując się na Tunezji, Egipcie i paru innych miejscach, co jeszcze mocniej spowoduje wzajemne iskrzenie po stronie Rosji i po stronie Turcji. A swoją drogą ciekawe, czy służby tureckie zbadają też rosyjski, ewentualny rosyjski trop zamachowca z Galerii Sztuki w Ankarze, który zastrzelił rosyjskiego ambasadora. Nie wiem, czy to już się nie ociera o spiskową teorię dziejów, więc zostawmy ten wątek. W naszym studiu profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet w Białymstoku. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Debata poranka. Łukasz Sobolewski, witam serdecznie. Zapraszam na pierwszą zimową debatę poranka w Polskim Radiu 24. Wiele osób wskazuje, że jeśli chodzi o związki zawodowe w Polsce, to mijający rok był i jest wciąż jeszcze rokiem Solidarności. Większość postulatów zgłaszanych przez ten związek została zrealizowana. Że wymienię tylko skrócenie wieku emerytalnego, podniesienie płacy minimalnej, a wkrótce prawdopodobnie wprowadzony zostanie zakaz handlu w niedzielę.
Z drugiej strony przewodniczący Solidarności Piotr Duda nie unika deklaracji postrzeganych przez niektórych jako polityczne, co rodzi pytanie o to, czy związkowcy winni trzymać się z dala od bieżącej polityki i skupiać się tylko na postulatach pracowniczych. I właśnie o tym między innymi porozmawiamy, a także o tym, czy ten rok faktycznie był rokiem Solidarności, a porozmawiamy z naszymi gośćmi, którymi dziś są ekspert ogólnopolskiego porozumienia związków zawodowych Piotr Szumlewicz. Witam, dzień dobry. Doktor Rafał Towalski ze Szkoły Głównej Handlowej, kłaniam się. Zaś w naszym studiu w Gdańsku rzecznik Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, pan Marek Lewandowski. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Witam serdecznie. Panowie, w listopadzie prezydent Andrzej Duda i premier Beata Szydło byli gośćmi Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność. Tam prezydent nawiązał do pierwszego zjazdu Solidarności sprzed 35 lat. Mówił, że był to nie tylko zjazd Związku Zawodowego, ale też wielkiego ruchu społecznego. A jak panowie widzą rolę Solidarności dziś i w kolejnych miesiącach? Piotr Szumlewicz. Ja tak na chwilę zamilkłem, bo tutaj chcę pan, żebym recenzjował naszych kolegów i koleżanki Solidarności. Wydaje mi się, że Solidarność obecnie w zbyt dużym stopniu zaangażowała się w poparcie tego rządu. Wypowiedzi ostatnio przewodniczącego Dudy, jak też list Górniczej Solidarności w sprawie no de facto otwartego poparcia dla rządu, a wręcz jakieś niedwuznaczne groźby podjęcia działań przeciwko opozycji. Moim zdaniem to nie jest funkcja związków zawodowych. Myśmy w 2013 roku jako OPZZ współorganizowali protesty antyrządowe, broniliśmy praw pracowniczych, wyszliśmy z Komisji Trójstronnej i mam wrażenie, że dzisiaj sytuacja dla wielu grup pracowniczych nie jest wiele lepsza niż wtedy, a dla niektórych jest znacznie gorsza, jak na przykład dla naszych nauczycieli. W sytuacji, kiedy grożą masowe zwolnienia w szkolnictwie, kiedy zamyka się już kopalni, kiedy sytuacja w wielu zakładach pracy jest zła, to słyszymy od dużej centrali związkowej, od Piotra Dudy, że rząd właściwie, że związek właściwie nie ma przeciwko czemu protestować, a była taka wypowiedź Piotra Dudy, kiedy słyszymy od pana Grajcarka, szefa Górniczej Solidarności, że on już jest gotowy, żeby rozpędzać czerwoną hołotę. No, tego typu język, no, który jest niedwuznaczną groźbą. Ja przypomnę, że w demonstracjach nie tylko Komitetu Obrony Demokracji, ale po prostu demokracja krytyczna wobec rządu biorą masowo udział związkowcy różnych branż OPZZ-u i przypuszczam, że innych związków też, a częściowo również Solidarności. Myślę, że Solidarność nie powinna używać tego typu sformułowań. To jest coś dla mnie. Pan Marek Lewandowski. To wszystko jest, całe wprowadzenie pana redaktora jest troszeczkę postawione na głowie, bo po pierwsze, kto powiedział, że związki zawodowe muszą być apolityczne? Nigdzie na świecie tak nie jest i nie widzę powodu, żeby było tak w Polsce. Związek zawodowy, sensem i miejscem istnienia związku zawodowego jest zakład pracy. Tam mamy swoich pracodawców, tworzymy siłę, żeby mieć wpływ na swoje warunki pracy i próbujemy tam wywalczyć wyższe wynagrodzenia, lepsze BHP, lepszy socjal i tym podobne rzeczy. Ale bardzo wiele rzeczy, które ma wpływ na naszą pracę, dzieje się poza zakładem pracy i po to powołano centrale takie jak Solidarność, OPZZ, aby na styku z polityką... To oznacza, że w przypadku pożyczek dłuższych, to będzie to oznaczało, że w pierwszym